Dagmara po krótkiej rozmowie pożegnała się z matką i wróciła do domu. Wie, że nie będzie umiała wybaczyć zdrady i dlatego natychmiast kazała Stefanowi się wyprowadzić. Dagmara, poczekaj. Dagmara, przestań. Czy możesz mi powiedzieć, co ci się wydaje, że widziałaś? Wydaje mi się? Teraz będziesz robił ze mnie wariatkę? Widziałam zdjęcie, jak całowałaś się z jakąś obcą laską. Gdzie je widziałaś? Kasia mi je pokazała, sama je zrobiła. Dagmara, ja cię nigdy nie zdradziłem. Poczekaj. Serio? Taka jest twoja taktyka? Jak cię złapią za rękę, to powiesz, że nie twoja ręka? Znowu wierzysz jej, a nie mnie. Kasia może jest wredna, ale nie ma w tym interesu, żeby mnie oszukiwać. Może ona chce, żebyśmy się po prostu rozstali. A może to ty mnie zdradziłeś i teraz odwracasz kota ogonem? Może ta opcja jest bardziej prawdopodobna? Powiedz chociaż, jak wyglądała ta laska. A co? Tyle ich było, że już ci się mylą? Nie o to mi chodziło. Stefan, daj mi święty spokój, wynoś się! Tak bardzo bym chciała uwierzyć Stefanowi, ale widziałam zdjęcie. Mam udawać, że mi się przewidziało lub przyśniło? Chciałabym, bardzo bym chciała, bo go nadal kocham i to wszystko tak strasznie boli. Nie wiem, o co tu chodzi. Przysięgam, nie zdradziłem Dagmary. Nawet mi to do głowy nie przyszło. Co ta Kaśka kombinuje? Może się we mnie zakochała? Ale przecież widzieliśmy się tylko 3 razy w życiu. Muszę coś zrobić. Moje małżeństwo nie może skończyć się w ten sposób.